Panie premierze, diagnoza jest. A jaka jest recepta dla młodych ludzi? Młodzież jest zlaicyzowana. I teraz powiem tylko tyle. Kto, to znaczy może inaczej, kto państwu doradza? Na przykład kto doradza, jacy to doradcy są, żeby na przykład dla młodzieży coś takiego jak kot, jak nie mam radia, jak tu mam, mówię o prezesie, prawda? No to ja nie za bardzo kumam, bo druga strona szybko to łapie i wie doskonale, że no jak może być, no oni błyskawicznie. I teraz jeszcze jedno. Czy jak posłanka Lichocka popełniła błąd, a wydaje mi się, że błąd, dlatego że jeżeli się człowiek nie przyznaje do błędów, to brnie w nich, a błędy nie są dobre dla was, dlatego że no po prostu się odbijają. No to za fuck you nie można było przeprosić? Można było przeprosić, prawda? I sprawa by była zamknięta. I teraz powiem tylko tyle. Czy jeżeli jest taka sytuacja, jak jest sytuacja taka, jak była sytuacja pana, pan powiedział, jaka jest, nie prowokator, ja nie jestem prowokatorem, ja byłem na marszu, ja na marszu byłem i powiem tylko tyle. Ja na marszu byłem i pan powinien się cieszyć, dlatego że na takie bzdury jak, że było 25 tysięcy ludzi, to można było tykietami od razu zatkać panu Trzaskowskiemu usta. Tyle i tyle autobusów było. Dziękujemy. Wyjechaliśmy, bardzo. Ta sama ekipa, którą wracaliśmy, powiedziała, że tak samo jedzie na każde wezwanie. I powiem, szanowni państwo, pan jest premierem i nie wydaje mi się, żeby dobrze było, żeby dobrze było, żeby pan jako ważna osoba zachowywał szanowny się panie, w ten nie sposób, odbierajmy żeby, czasu żeby innym osobom. Cholerę. Prosimy o pytanie, konkretne pytanie. Ja dopowiem. Szanowni państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim, że był pan na marszu.